Syberia. Nowa opowieść Piotra Szczupaka, która porwie cię w najmroczniejsze zakątki syberyjskich lasów. Stań oko w oko ze złem, które czyha na mieszkańców niewielkiej wioski. 8 godzin słuchania. Audiobook Syberia. Dostępny na www.mysterytv.pl. Rok 1965. Obiad będzie za 10 minut. Paweł, zerkniesz na kornelkę? Jasne. Paweł? Słyszałeś to? Tak. Czy to... Wątpię, że ktoś robi sobie głupie żarty. Jezu. Kornelka. Trzeba ją schować. Kornelka, chodź. Szybko do mamy. Chodź, maluszku, do mnie chodź. Uciekaj. Musisz być teraz bardzo grzeczna, dobrze? Dawaj, pospiesz się. Już. Już jestem. Pamiętaj. Cicho. Nie patrz. Błagam, proszę. Zostaw ją. Słyszysz? Zostaw ją! Proszę. Kotelka. Dorota. Dlaczego? Błagam cię, nie patrz. Rok 1994. Historia naszej wioski jest po prostu dziwna. Dziwna i przerażająca. Próżno tu szukać wyjaśnień i zrozumienia. Po prostu tak było i tyle. Mam 25 lat i cały czas próbuję znaleźć jakiekolwiek rozwiązanie tego, co działo się w małych kątach na przestrzeni ostatnich 30. Jest to historia wędrowca, który siał w wiosce postrach, a przede wszystkim śmierć. Do pierwszego makabrycznego odkrycia doszło w 1959 roku. Kobieta weszła na posesję sąsiadów, aby pożyczyć buraki. Zabrakło jej do zupy, sałatki czy coś takiego. Szczegółów nie znam. Przez lata historia ta, przechodząca z ust do ust, na pewno uległa pewnym modyfikacjom. W każdym razie nie musiała nawet pukać, ponieważ drzwi były otwarte na oścież. Kobieta weszła do środka, lekko zaniepokojona. Z jej relacji wynikało, że od razu poczuła dziwny zapach. Określiła go jako zbliżony do tego, jaki można poczuć w rzeźni. Zapach krwi, mięsa i wnętrzności. Tuż za rogiem natknęła się na pierwsze ciało, należące do sąsiadki. Świadczyła o tym podobno jedynie spódnica. Ciało było dosłownie rozszarpane, jakby dorwała się do niego bestia, niesamowicie wygłodniała i dzika. Kobieta po prostu straciła przytomność. Wkrótce odnalazł ją mąż, który następnie natknął się na kolejne ciało. Przyjechała milicja. Przesłuchali wszystkich sąsiadów. Nikt niczego nie słyszał, nikt niczego nie widział. Ciała były w takim stanie, że podobno nikt nie chciał uwierzyć, że za tak okrutną zbrodnią mógł stać człowiek. Może jednak były to wilki albo niedźwiedź. Ale jakim cudem miałoby dojść do czegoś takiego w domu? Sprawa utknęła w martwym punkcie, a podobno i milicja wcale nie kwapiła się do rozwiązania dziwnej zagadki w małych kątach, które w tamtym okresie zamieszkiwało kilkanaście rodzin. Rok później kolejna sytuacja, niemalże identyczna.
Dom, otwarte na oścież drzwi. W środku trzy trupy, małżeństwo i pięcioletnie dziecko. Zwłoki były właściwie postrzępionymi kawałkami mięsa w ubraniach. Wszędzie mnóstwo krwi i porozrzucanych wnętrzności. Wykluczono motyw rabunkowy, ponieważ z domu pierwszej i drugiej rodziny nic nie zginęło. Wśród mieszkańców zapanowała panika, totalny chaos. Ludzie bali się wychodzić z domów. Wszystkie drzwi pozamykane były na tysiąc spustów, okna pozasłaniane, aby przypadkiem nikt nie zorientował się, że w środku ktoś jest. Ten stan znam z opowieści swoich rodziców. Podobno takiego przerażenia, takiej paniki i niepokoju nie było w wiosce od czasu wybuchu wojny, a niektórzy twierdzili nawet, że i wtedy tak nie było. Po kilku miesiącach, gdy ludzie zaczęli się uspokajać, gdy gęsta atmosfera zaczęła zanikać, odkryto kolejne zwłoki. Starsze małżeństwo. Sytuacja analogiczna do poprzednich. Otwarte drzwi, krew, wnętrzności i ciała, które wyglądały jak po bliskim spotkaniu z kombajnem. Co dziwne, sytuacja dotyczyła tylko i wyłącznie wioski Małe Kąty. Dlaczego to takie dziwne? Otóż Małe Kąty to była, jest i zapewne będzie totalna dziura. Nie ma tu nic poza niewielkim stawem i kilkoma domami postawionymi wzdłuż żwirowej drogi. Do miasta trzeba dojechać 10 kilometrów. Nie ma tu sklepu, policji, nawet kościoła. Nic. Dookoła tylko lasy, pola i nic więcej. Dlaczego zatem ktoś robi coś takiego akurat tutaj? A może skoro do morderstw dochodzi w Małych Kątach, a napastnik zawsze dostawał się do środka bez żadnego problemu, należy wnioskować, że to ktoś stąd? Ktoś, kogo ofiary znały? Jeśli tak, to grono podejrzanych było naprawdę wąskie. Jak wspomniałem, Małe Kąty to tylko kilkanaście rodzin. Ludzie mieszkający tu od pokoleń, z dziada, pradziada. Wszyscy się znają. Każdy wie, pod którym numerem mieszkają Kowalscy, a pod którym Daniszewscy. Który domek należy do Tarnowskich, a który do Bączków. Wszyscy wiedzą, że Ząbek to Chlejus, a u Falkowskich więcej dzieciaków niż kur u Kalinowskiego. Zatem kto? I przede wszystkim dlaczego? Skoro niczego nie skradziono, to raczej nie dla wzbogacenia się, tak? Dlaczego zamordowano małego dzieciaka, a następnie starsze małżeństwo? Co do jednego wieś była zgodna. Tego nie zrobił człowiek. Ale skoro nie człowiek, to co? Odpowiedź na to pytanie poznałem już kilkanaście lat temu, lecz nijak nie przybliżyła mnie ona do zrozumienia tego, co się działo. Rok 1970 był przełomowy w tej sprawie. W ciągu tych 11 lat od pierwszej zbrodni zginęło łącznie kilka rodzin. Okazało się również, że makabryczne morderstwa nie odstraszyły potencjalnych kupców, którzy nabyli nieruchomości za bezcen i wprowadzili się do Małych Kątów. W pierwszą niedzielę maja moi rodzice wybrali się do miasta na mszę świętą. Ksiądz poprosił, aby po nabożeństwie mieszkańcy Małych Kątów pozostali w świątyni. Sądzili, że może chodzi o jakąś zbiórkę albo remont. Tymczasem okazało się, że sprawa jest zupełnie inna. Gdy pozostali wierni opuścili kościół, w środku zostało kilkanaście rodzin. Wtedy na mównicy pojawił się Waldemar Haberek, emeryt, mieszkaniec naszej wioski. Dzień dobry państwu. Niech będzie pochwalony, proszę księdza.
Przede wszystkim bardzo dziękuję szanownemu księdzu, że wyraził zgodę na to, bym mógł tu przemówić. Wam wszystkim dziękuję za to, że zostaliście. To, co za chwilę powiem, może wydać się niewiarygodne, niemożliwe, przerażające. Jednak prawda jest taka, że chyba wiem, co takiego stoi za tymi wszystkimi morderstwami. Zanim zacznę opowiadać, mam prośbę, abyście państwo mi nie przerywali, nie zadawali pytań i w żaden sposób nie podważali moich słów. Chciałbym, żeby państwo wysłuchali wszystkiego, od początku do końca. A dopiero potem będziemy mogli wspólnie się nad tym wszystkim zastanowić. Jak zapewne wiecie, Jadwiga de Ptuła i Andrzej de Ptuła byli moimi sąsiadami. Wszystko, co widziałem i słyszałem w dzień ich zabójstwa, przekazałem milicji. Nie potraktowali jednak tego poważnie i nie mam o to urazy. Za chwilę sami przekonacie się, jak to brzmi. Ale zanim przejdę jeszcze do konkretów, chcę zaznaczyć, że dziś mogło mnie tu nie być. Zamiast na mszy leżałbym w kostnicy, rozszarpany na strzępy, a państwo odmawialibyście za mnie różaniec. Ale żyję. Przetrwałem. I chyba wiem dlaczego. De Ptuły zostali zamordowani w godzinach wieczornych. Było dość ciepło. Miałem otwarte okno od strony ulicy. Czytałem książkę. W domu było cicho, jak makiem zasiał. I wtedy usłyszałem skrzypienie furtki. Siedziałem przy stole. Dlatego odruchowo spojrzałem w kierunku ich domu. Dostrzegłem postać ubraną na czarno. Od razu wiedziałem, że to nie de Ptuła. Ten był przecież niski i krępy. Tymczasem ten ktoś był wysoki i szczupły. Mają dwie dorosłe córki, które mieszkają w Niemczech zatem. Kto to był? Sąsiad? Nie powiem, ale w pierwszej chwili pomyślałem nawet, że coś się stało i że może to sam ksiądz. To, co po chwili zwróciło moją uwagę, to zapach. Smród właściwie. Jak mówiłem, okno miałem otwarte. Wiaterek lekki, więc wszystko szło do środka. Poczułem dziwny odór padliny. Kiedyś truchło kota leżało przy drodze w krzakach. I dopiero po kilku dniach je zabrali. I właśnie z tym mi się to skojarzyło. Smród taki sam. No ale co miałem zrobić? Nic nie było słychać. Nic. Żadnego krzyku. Żadnego wrzasku. Jęku. Nic nie spadło, nie przewróciło się, nie stłukło. Nie usłyszałem dosłownie nic, co mogłoby mnie w jakikolwiek sposób zaniepokoić. Dopiero furtka. Znowu usłyszałem furtkę. Wychyliłem się lekko przez zasłonkę i znowu go zobaczyłem. Szedł powoli i nagle się zatrzymał. Stał tak kilka sekund, a potem powoli zaczął się obracać w moją stronę. Natychmiast się schowałem, zerkając jedynie kątem oka. Nie widziałem go w całości, broń Boże. Jedynie fragment jego ramienia. Podniósł je i wskazał na moje okno. Sterczał tak jakiś czas, po czym odwrócił się i odszedł. Serce waliło mi jak szalone. Pot dosłownie wystąpił mi na plecy. Odczekałem jeszcze kilka minut, a następnie wyjrzałem przez okno. Dokładnie się rozejrzałem, chcąc mieć pewność, że ten ktoś już sobie poszedł. Nikogo nie widziałem. Od razu założyłem buty i wyszedłem z domu. Poszedłem prosto do de Ptułów. Chciałem zapytać, kto to był. Wchodzę na podwórko, podchodzę do drzwi. Już chcę pukać, lecz widzę, że te są otwarte. Kolejny dreszcz przeszedł mi po plecach, bo wiem już,
Co to może oznaczać? Dalej chyba sami państwo wiecie, co się działo. Zmasakrowane ciała, brak śladów włamania, brak dowodów na to, że coś zostało skradzione. Moje zeznania, które niczego nie dały. W piątek znowu się z nim spotkałem. Siedziałem w salonie. W tle grał telewizor, cichutko. I nagle czuję smród. Okropny, niemiłosierny smród padliny. Okna były otwarte. Od razu przypomniał mi się ten kot i noc, w której zginęli deptuły. Gdy usłyszałem dzwonek do drzwi, podskoczyłem. Nie spodziewałem się nikogo. Powoli wstałem i ruszyłem korytarzem w ich kierunku. Im bliżej byłem, tym smród stawał się wyraźniejszy, drapiący i duszący. Gdy byłem już metr od klamki, niemal zwymiotowałem. Kto tam? Zapytałem. Cisza. Jedynie takie dziwne... sapanie. Nie otwierałem. Wiedziałem, że jeśli otworzę te drzwi, zginę. To coś mnie zabije. Odsunąłem się i czekałem. A po chwili usłyszałem brzęk przekręcanych zamków. Nawet nie macie pojęcia, jak ogromne nerwy opanowały całe moje ciało. Zamek przekręcił się raz, a potem drugi, jak zaczarowany jaki. Drzwi zaczęły się otwierać. Nie było szans, abym chwycił za jakiś nóż i próbował go atakować. Przecież mam już swoje lata, prawda? Położyłem się na podłodze. To jedyne, co przyszło mi do głowy. Płakałem, jak bóbr. Ręce i nogi drżały mi jak galarety. Położyłem się i skryłem głowę w ramionach. I cały czas płakałem. Usłyszałem kroki. Bardzo powolne i ciężkie. W ogóle się nie śpieszył. To coś weszło do środka. Cały czas sapał jak pies jakiś, albo bestia najdziksza. Słyszałem jego kroki bardzo wyraźnie. Kątem oka widziałem, jak powoli przechodzi obok mnie. Byłem przekonany, że za chwilę się zatrzyma. Stanie nade mną i po prostu mnie zabije. Ale on poszedł dalej. Nie podnosiłem głowy. Bałem się. Usłyszałem, jak wchodzi do kuchni. Otworzył lodówkę i zaczął w niej grzebać. Mlaskał. Żarł coś. Wtedy odsłoniłem nieco głowę. Widziałem jego plecy. Stał przy lodówce, wyjmując wszystko po kolei. Nadgryzał, wyrzucał, chował z powrotem. Wtedy zauważyłem, że ma na sobie czarny, powyciągany i stary garnitur. Jak po starszym bracie jakim. Nie miał włosów, a skóra głowy była jakaś dziwna, jak wypalona albo poparzona. Nagle zamarł w bezruchu. Zaczął się odwracać w moją stronę, dlatego szybko znowu zakryłem się ramieniem. Nie chciałem, żeby mnie zdemaskował. Słuchałem dalej. Podszedł do zlewu. Odkręcił kran i zaczął pić. Nie zrobił tego ze szklanki, tylko tak samo jak dzika bestia prosto z kranu, chłepcząc przy tym, mlaszcząc i sapiąc. Smród był okropny. Nie byłem w stanie wytrzymać. Po chwili znowu przeszedł obok mnie i wszedł do salonu. Cisza. Delikatnie, jak było to możliwe. Odsunąłem ramię. Siedział na fotelu w salonie i patrzył na moje krzyżówki. Dopiero wtedy zobaczyłem jego twarz. Skóra cała pomarszczona, jak wypalona ogniem albo kwasem jakim. Okropna maszkara.
Nie widział mnie. Gapił się w te krzyżówki. Sięgnął po ciastko leżące na ławie i też je zeżarł. Nie wiem, ile czasu to trwało, ale siedział jak gdyby nigdy nic na moim fotelu, w moim salonie i gapił się w mój telewizor. I nagle zaczął się podnosić. Od razu znowu zakryłem się ramieniem. Słyszałem jego kroki. Widziałem tylko jego nogi. Wyszedł z salonu. Podszedł w moją stronę, a następnie po prostu wyszedł. Wyszedł z domu, nie zamykając za sobą drzwi. I nawet gdy usłyszałem jego kroki przez otwarte okno, gdy wiedziałem już, że w moim domu jestem sam, nie byłem w stanie się podnieść. Nerwy ustąpiły. Zeszczałem się w spodnie. Wstałem. Natychmiast dobiegłem do drzwi i zaryglowałem je na wszystkie zamki. Chociaż nie wiem po co, przecież to coś sobie je bez problemu otworzyło. Wiedziałem, że to była ta sama postać. Ta sama istota, która była u Deptułów. Wiedziałem, że to właśnie to coś ich zabiło. Pamiętam doskonale, że wskazało moje okno. Jakby chciało mi powiedzieć, że będę następny. Długo zastanawiałem się, dlaczego przeżyłem. Dlaczego to coś zostawiło mnie przy życiu. Dlaczego mnie po prostu nie rozszarpało, tak jak wszystkich do tej pory. I wiecie co? Tylko jedna myśl przychodzi mi do głowy. Może wydawać się głupia i właściwie nie mam żadnych dowodów na poparcie swoich słów. Ale być może żyję dlatego, że nie spojrzałem temu czemuś w oczy. Tak, od samego początku, leżąc na podłodze, obserwując to z ukrycia, widziałem tylko buty, tył głowy. Następnym razem profil, raz całą twarz, ale wtedy to coś nie patrzyło na mnie. Bo skoro inni otwierali drzwi i od razu byli mordowani, czy ja jestem na tyle wyjątkowy, że postanowiło mnie oszczędzić? A może jednak to coś zabija wzrokiem? Jak bazyliszek! Śmiej się pan, panie Talarek. Ale obyś nie musiał pan któregoś razu odkryć swojej żony z flakami na wierzchu. Możesz ty szujo jednak! Panowie! Czy mam przypominać, gdzie jesteście? Przepraszam, proszę księdza. I ja przepraszam. Proszę was tylko o jedno. Nie musicie mi wierzyć. Możecie uznać to za bajki. Tylko jeśli to do was przyjdzie, postarajcie się zrobić tylko jedno. Nie patrzcie na niego. To, co powiedział Waldemar Haberek w kościele, wywołało nie lada zamieszanie wśród całej społeczności. Dlaczego? Z jednej strony część osób uznała jego słowa za wyrocznie, za świętą prawdę, którą każdy powinien wprowadzić w życie przy najbliższej możliwej okazji. Okazji spotkania z tym czymś. Była też druga grupa osób, która potraktowała jego słowa jako dziwne wynaturzenia starca z demencją. Potwór w ludzkiej skórze, który zabija wzrokiem? To chyba mało prawdopodobne. I jeszcze ten trupi fetor, który miał wokół siebie roztaczać. Ktoś tutaj chyba zbyt mocno popuścił wodze wyobraźni. Jednak należało wziąć pod uwagę wszystkie czynniki. Morderstwa. W końcu do nich dochodziło, prawda? Milicja nie miała żadnych innych śladów. Nikt nic nie słyszał. Nikt poza Haberkiem niczego nie widział. A mimo to morderca zbierał krwawe żniwo. W domach ofiar nie było żadnych śladów walki, przemocy, włamania. Słowa starego Waldemara były dziwne, ale to, co działo się w naszej wiosce, było jeszcze dziwniejsze.
O autentyczności słów Haberka mieliśmy przekonać się kilka miesięcy później, również w kościele, podczas jednej z październikowych mszy. Na mównicę wkroczył mężczyzna w średnim wieku. Ja go nie znałem, ale rodzice chyba wiedzieli, kim jest. Później powiedzieli mi, że mieszkał w Małych Kątach lata temu. Zniknął potem na jakiś czas i wrócił, gdy jego matka zachorowała. Kobieta zmarła niebawem po jego powrocie, a on został tu już chyba na stałe. Niech będzie pochwalony. Ludzie, Haberek miał rację. On mówił prawdę o tym czymś, w sensie o tym smrodzie i niepatrzeniu na to coś. To wszystko prawda. Ropiak, możesz konkretniej? To coś. Przepraszam, ojcze. To cholerstwo, które zamordowało te biedne rodziny i które ciągle poluje na kolejne. Było u mnie wczoraj. A czy ty aby trzeźwy jest, co? Puchal, ja wiem, że czasami za kołnierz nie wylewam, ale na matuchnę boską przysięgam, że trzeźwiutki byłem jak niemowlak. Więc zastanów się, zanim kolejny raz mordą zaczniesz kłapać. Przepraszam, ojcze. Wczoraj wieczorem, żem siedział sobie w chałupie. Radio stare skręcałem, bo działać nie chciało. Cisza jak makiem zasiał w chałupie. Coś tak mi się zdawało, że usłyszałem jakieś kroki na zewnątrz, ale pewności, żem nie miał. I nagle pukanie słyszę, ale takie inne, dziwne. Już po samym pukaniu, żem się zorientował, że coś jest nie tak. No bo sami chyba wiecie, jak to się puka do cudzych chałup, co? Tak, albo tak. A to było tylko takie o. Powolne, pojedyncze stuknięcia, jakby komuś w ogóle się nie spieszyło. Nikt tak z wioski przecież nigdy do mnie nie pukał, nigdy. Nawet milicja jak przychodziła, to waliła całą pięścią w drzwi. Uszy, żem na baczność postawił. Podchodzę do drzwi i nagle zaczynam to czuć. Smród. Im bliżej drzwi byłem, tym smród coraz gorszy. Gdy stałem już z ręką na klamce, myślałem, że kto mi trupa pod drzwiami zostawił. Tak waliło. Chciałem otwierać. Po prostu, o tak. Ale wtedy przypomniały mi się słowa Haberka. Przestraszyłem się. A jeśli to było to coś? Miałem nie patrzeć, prawda? Łeb żem podkulił. Oczy w czubkach babci swoich utkwiłem. Przypomniało mi się, że przecież Haberek mówił, że to coś samo sobie otworzyło. No to żem przekręcił zamek i otworzyłem. Fetor uderzył z taką siłą, że ledwo powstrzymałem się, by się nie pożygać tam na podłogę. Kroki, jakby w butach ciężkich, jak jakiś żołnierz. Ja oczy zacisnąłem, oddech żem nawet wstrzymał. Nie wiedziałem, co robić. Czułem, że to coś stoi tuż przede mną, twarzą w twarz, morda w moją twarz. Czułem, że wlepia we mnie swoje ślepia. Nie wiem, ile tak stało. Minutę, dwie, pięć. I znowu kroki. Do pokoju polazło. Ja żem nieruchomo stał z zaciśniętymi oczami i nasłuchiwałem. Usłyszałem, jak szuflady otwiera. Lodówkę potem. Sałatę mi całą zeżarło. Potem kolejne kroki. I nagle radio się włączyło. Piosenka poleciała, a ja żem aż podskoczył. Przecie było rozwalone, co? Nawet żem go nie zdążył skręcić. Łaził po całej chałupie. Słyszałem, że siadał w fotelu, do łazienki wchodził, wodę odkręcał. Do sypialni polazł i przysięgam, że na łóżku się położył. Ale znowu wrócił na korytarz. Zatrzymał się przede mną. Czułem smród i słyszałem, jak sapie. Jak bestia albo diabeł jaki. Daję sobie rękę uciąć, że jego morda była dosłownie kilka centymetrów od mojego nosa. I polazł. Wyszedł na zewnątrz. A kroki ucichły po prostu.
jakby się w powietrzu rozpłynęły. Odczekałem chwilę, żem drzwi zamknął. Dopiero wtedy oczy otworzyłem. Nigdzie go nie widziałem i nie słyszałem. A w chałupie smród zniknął tak samo szybko, jak się pojawił. Dlatego ludzie, pamiętajcie, to, co Haberek mówił, uratowało mi życie. Jeśli to coś przylezie do was, nie możecie na to patrzeć. Na przestrzeni kolejnych miesięcy ludzie potwierdzali słowa Haberka i Ropiaka. Opowiadali o swoich doświadczeniach z tym czymś. Wtedy nadano mu przydomek Wędrowiec. Był u nas wędrowiec. Przeżyliśmy spotkanie z wędrowcem. Ludzie wiedzieli już, jak ujść z takiego spotkania z życiem. Natomiast nadal nikt nie wiedział, kim właściwie jest wędrowiec. Skąd się wziął i jaki miał cel. Prawda była jednak taka, że ludzie powoli się do niego przyzwyczajali. Nie było żadnych morderstw. Wędrowiec, o ile nikt na niego nie spojrzał, nie wyrządzał nikomu krzywdy. Zawsze wchodził do domu, rozglądał się. Robił Bóg jeden wie co i wychodził. Zaczęto go traktować jako pewną dziwną anomalię, która pojawia się nagle, ale przy zachowaniu pewnych zasad odchodzi równie szybko. Na początku lat 80. wszyscy uznali, że wędrowiec opuścił naszą wioskę, ponieważ był to chyba do tej pory najdłuższy czas bez jego wizyty u kogokolwiek. 18 miesięcy. Tyle czasu małe kąty żyły w spokoju, a jednocześnie w niepewności co do dalszych losów. Niestety, byłoby to zapewne zbyt piękne. W momencie, gdy niemal wszyscy zapomnieli już o wędrowcu, ten przypomniał o sobie w możliwie najbardziej brutalny sposób. Miałem wtedy 13 lat. Pamiętam, że był to sam początek wakacji. Jeździliśmy z kumplami rowerami, bez żadnego konkretnego celu. Jechaliśmy na sam koniec wioski, by następnie zawrócić i pokonać ten sam dystans w drugą stronę. I tak kilka razy. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba wracając po raz trzeci, może czwarty, z oddali dostrzegliśmy coś na drodze. Ej, widzicie to? Tak, co to jest? Nie wiem, może ktoś coś zgubił. A może to jakiś pies albo kot rozjechany? Głupi, kilka kotów jak już. Zobaczcie, że tego jest więcej. Faktycznie. Na żwirowej drodze widzieliśmy kilka różnej wielkości rzeczy. Dopiero z odległości kilku metrów w pełni zrozumieliśmy, co takiego leży na drodze. To były ciała, a właściwie ich fragmenty. Wciąż ociekające krwią, poszarpane, z widocznymi kawałkami flaków, ścięgien, mięśni, kości. Noga. Metr dalej ręka. Na poboczu korpus. W alejce prowadzącej na posesję głowa. Trzech z naszej piątki się pożygało. Nie zdążyli nawet zejść z rowerów. Ja z trudem się powstrzymałem. Kamil, najmłodszy, zaczął wrzeszczeć tak, jakby go sam diabeł w gorącej smole gotował. Momentalnie z pobliskich domów zaczęli wychodzić ludzie. Wołali w naszą stronę. Pytali, co się stało, lecz nikt z nas nie był w stanie wykrztusić z siebie choćby słowa. Kamil nadal się wydzierał. Do dziś to pamiętam. Ktoś chyba w końcu zauważył to, wokół czego tak staliśmy. Jakiś chłop wybiegł na ulicę. Mój Boże! Bogna! Zabieraj stąd dzieciaki! Ludzie! Pomóżcie! No już! Uciekać stąd na podwórko! Nie patrzcie! Nie wiem nawet jak i kiedy ktoś mocno chwycił mnie pod ramię i pociągnął w stronę pobliskiej posesji. Ja natomiast nie mogłem oderwać wzroku od tej istnej makabry. Przyjechała milicja.
Kazali nam siedzieć w domach i czekać. Po oględzinach ktoś miał przyjść i każdego z nas przesłuchać. Rodzice kazali mi czekać w pokoju. Pytali mnie, czy coś widzieliśmy, ale mówiłem wyraźnie, że nie. Dochodził już wieczór, gdy zjawił się milicjant. Wszedł do mojego pokoju i w sposób bardzo formalny zaczął zadawać mi pytania. Mam już zeznania twoich kolegów, chłopcze. Chciałbym teraz posłuchać twojej wersji. Zobaczymy, na ile pokrywa się z tym, co usłyszałem od nich. Gdzie jeździliście na tych rowerach? Nigdzie. W sensie, w żadne konkretne miejsce. Tak, po prostu z jednego krańca na drugi, w tej z powrotem. Długo żeście tak jeździli? Nie. Zdążyliśmy tak przejechać może 4 razy. W którym kierunku jechaliście, gdy natknęliście się na te ciała? W stronę Borowic. Borowic. Czyli jechaliście od lasku z Grabkowa, tak? Tak, proszę pana. No dobrze. Czy w drodze z Borowic w kierunku Grabkowa, gdy mijaliście ten konkretny odcinek drogi, widzieliście coś? Nie, proszę pana. Nie. Czyli nie było tamtych ciał? Nie, proszę pana. A czy była szansa, że po prostu ich nie zauważyliście? Że byliście tak zajęci rozmową, zapatrzyliście się na coś, że po prostu nie zwróciliście na to uwagi? Ale przepraszam, czy pan myśli, że mogliby jechać rowerami i nie zauważyć? Czy ja pana o cokolwiek pytam? No właśnie. No to jak, młody? Była szansa? Nie, proszę pana. Na pewno byśmy to zauważyli. Ile czasu mogło minąć od momentu, gdy przejeżdżaliście tamtędy od strony Borowic, do momentu, w którym dojechaliście tam ponownie, lecz od strony Grabkowa? Nie wiem, proszę pana, może 15 minut, coś koło tego. Zatrzymywaliście się gdzieś po drodze? Robiliście jakieś przerwy, na siku, cokolwiek? Nie, proszę pana. Dojechaliśmy do lasku i zawróciliśmy. I wtedy zauważyliście te ciała? Tak. Z daleka widzieliśmy, że coś leży na drodze. Nie wiedzieliśmy, co to, ale było tego dużo, więc... No, od razu wiedzieliśmy, że coś jest nie tak. Czy na miejscu dotykaliście czegokolwiek? Nie, proszę pana. Czy widzieliście kogoś na terenie posesji numer 41? Nie wiem. Po prostu Kamil zaczął krzyczeć, ludzie się zbiegli. Sam nie wiem już, czy ktoś tam był, czy nie. A czy jadąc z Borowic, widzieliście kogoś na posesji numer 41? Niestety... Nie wiem, proszę pana. Nie zwracaliśmy na to uwagi. Dobra. Na ten moment wystarczy. Gdybyśmy potrzebowali dodatkowych informacji, będziemy w kontakcie. Jak możecie się domyślić, sprawcy nie znaleziono. Natomiast wszyscy wiedzieli, że wędrowiec powrócił. Przerażające było jednak to, jak powrócił. Do tej pory nigdy nie rozrzucał rozczłonkowanych zwłok na ulicy. Nigdy wcześniej nie dochodziło do tak ogromnej masakry. Niektórzy twierdzili, że to ostrzeżenie. Część była przekonana, że zasada „tylko na niego nie patrz” może już nie działać. Że na pewno coś się zmieniło, skoro działa w taki sposób. Że nikt już nie może czuć się bezpieczny. Pojawiło się też inne pytanie. Czy ci, którzy przeżyli jego wizytę, mogą nadal czuć się bezpieczni? Do tej pory wiadomym było, że wędrowiec nigdy nie pojawiał się 2 razy w tym samym miejscu. Oczywiście ostatnie ofiary, małżeństwo Łowickich, nie zaliczały się do osób, które wcześniej taką wizytę przeżyły. Akurat te pytania były dla mnie dość istotne, ponieważ ja i moi rodzice byliśmy jednymi z nielicznych, u których wędrowca jeszcze nie było. Któregoś wieczora poruszyłem z nimi ten temat. Okazało się, że właściwie były tylko 4 rodziny, które nie miały z nim styczności. 4. Czy mieliśmy się czego obawiać?
Czy wędrowiec zniknął na 18 miesięcy, aby teraz wrócić w innej formie? Silniejszej? Odporniejszej? Sprytniejszej? Wkrótce sam miałem się o tym przekonać. A dokładnie jesienią 85 roku. Miałem wtedy 16 lat. Dzień jak każdy inny. Wróciłem ze szkoły. Zjadłem obiad, mielony z mizerią. Zabrałem się za odrabianie lekcji. Siedziałem przy biurku dobrą godzinę, może trochę dłużej. Usłyszałem pukanie, a po chwili w drzwiach zobaczyłem mamę. Chcesz herbatę? Poproszę. Dobra. I otwórz trochę okno, bo zaduch straszny. A, i zmień skarpety, bo nos ci odpadnie od tego smrodu. Zamknęła drzwi. A ja nieco zdziwiony spojrzałem na swoje stopy. Co jak co, ale smród skarpet czuję. A tym razem byłem przekonany, że nie jest tak tragicznie. Uznałem jednak, że siedząc tu w zamknięciu nos mógł się przyzwyczaić. Dlatego podszedłem do okna i lekko je uchyliłem. Wtedy to poczułem. Smród porównywalny do fetoru zgniłego mięsa. Najpierw chciałem otworzyć okno szerzej, zobaczyć, czy ktoś jakiegoś krowiego truchła przez wieś nie ciągnie. Później uznałem, że lepiej jednak to okno zamknąć. I wtedy usłyszałem pukanie do drzwi. Od razu zdałem sobie sprawę, skąd ten fetor dochodzi. Momentalnie rzuciłem się w kierunku drzwi swojego pokoju, wrzeszcząc na całe gardło. Mamo! Tato, to on! Wędrowiec! Ojciec, który zastygł z wyciągniętą w kierunku klamki ręką, spojrzał na mnie zaniepokojony. Wiedział, że nie żartuję. Nie miałbym powodu do takich żartów. Ten smród... Jezus... Co robimy? Zauważyłem, jak ręce mojej matki zaczęły drżeć. Jak to co? Przecież wiecie, że zostawienie drzwi zamkniętych nic nam nie da. A może... Może spróbujemy uciec przez balkon? Schowamy się u sąsiadów i przeczekamy? Wróćmy, jak już sobie pójdzie. A jak? Ojciec nie dokończył. W tym momencie usłyszeliśmy, jak zamek przekręcił się pierwszy raz. Jego zgrzyt poniósł się echem po całym wnętrzu. Już otwieram. Pamiętajcie, głowy w dół. I niech żadne z was nie waży się na niego spojrzeć. Jasne? Przytaknęliśmy, a następnie stanęliśmy przy samej ścianie. Matka mocno mnie objęła i zakryła swoim ramieniem. Ojciec przekręcił zamek drugi raz. Drzwi zaskrzypiały przeciągle. Okropny fetor momentalnie wlał się do naszego domu. Wypełnił go całkowicie do tego stopnia, że nawet ramię matki zaciskające się wokół mej twarzy nie było w stanie tego powstrzymać. Kroki. Usłyszałem ciężkie i powolne kroki. Towarzyszył im jakiś dziwny, metalowy brzęk. Jakby do spodni lub butów wędrowca przyczepione były metalowe przedmioty, jakieś łańcuchy albo klucze. Sam wędrowiec wydawał z siebie dziwny pomruk. Było to jakieś dziwne sapanie i warczenie w jednym. Słyszałem, że przechodzi obok nas. Po chwili kroki ucichły, a jedynym dźwiękiem, który słyszałem, był jego oddech. Stał przy nas, przy mnie i mamie. Nie wiedziałem, co się dzieje. W duchu modliłem się, aby nic się nie stało. Aby mama na niego nie spojrzała. Żeby tylko nie zrobił nam krzywdy. Znowu kroki. Ruszył się. Poszedł w kierunku kuchni. Brzęk garnków, tłuczonego szkła i przewracanych przedmiotów był niczym szpilki, które wbijały się w nasze uszy. Próbowałem sobie zwizualizować to, co się tam dzieje. Jedyne, co mi przychodziło do głowy, to po prostu umyślne niszczenie. Widziałem oczami wyobraźni, jak zrzuca wszystko ze stołu, z blatu mebli. Jak zrzuca ustawione na kuchence garnki. I zaraz cisza. Chwilowa.
a wraz z nią obawa, że ktoś na niego spojrzał. Mama, tata. Bałem się, że za chwilę usłyszę krzyk któregoś z nich. Nic takiego się jednak nie stało. Znowu kroki. Przechodzi do mojego pokoju. Książki i zeszyty lądują na podłodze. Przewrócił regał, coś się rozbiło. Chyba moja porcelanowa skarbonka. Słyszałem monety rozsypujące się po całej podłodze. Przez kolejne minuty wędrowiec wszedł dosłownie do każdego pomieszczenia w naszym domu. Sypialnia rodziców, salon, łazienka. Był wszędzie i wszędzie zniszczył dosłownie wszystko, co można było zniszczyć. Całkowicie demolował nasz dom. My natomiast staliśmy w bezruchu, z zaciśniętymi powiekami i głowami skierowanymi w podłogę. Zęby zaciskałem z całych sił, aby tylko nie wydać z siebie żadnego dźwięku. W myślach odliczałem, które pomieszczenia zniszczył i ile jeszcze mu zostało. W końcu zdałem sobie sprawę, że był już wszędzie. Znowu usłyszałem kroki w korytarzu. Jego oddech, sapanie i warczenie było szybsze i głośniejsze. Tak jakby się zmęczył. Nawet jego kroki były nieco szybsze. Słyszałem, jak zmierza w kierunku drzwi. Po chwili znowu się zatrzymał i byłem przekonany, że teraz stoi na wprost mojego ojca. Wytrzymaj, tato. Błagam cię, wytrzymaj. Nie wiem, ile to trwało, ale zdecydowanie zbyt długo. W końcu znowu się ruszył. Jeden krok, drugi, trzeci. Każdy kolejny był coraz cichszy. Wyszedł. Biegnij do pokoju, szepnęła na ucho matka. Tak zrobiłem. Otworzyłem oczy i nie rozglądając się na boki, pobiegłem w stronę pokoju. A potem usłyszałem jej przeraźliwy, okropny wrzask, któremu towarzyszyły dźwięki, których nie zapomnę do końca życia. Dźwięki, jakie jest w stanie wydobyć z siebie tylko potwór. Natychmiast schowałem się w szafie i zamknąłem oczy. Usłyszałem jeszcze jeden wrzask, który został nagle przerwany. Łzy zaczęły spływać mi po policzkach, a ja nie byłem w stanie się uspokoić. Słyszałem, jak to coś rozszarpuje moich rodziców. Jak pastwi się nad nimi warcząc i wyjąc. Nie trwało to długo. Znowu zapadła cisza. A potem kroki, które pojawiły się w moim pokoju. A następnie odgłos wciąganego powietrza. To coś próbowało mnie zlokalizować po zapachu. Jeden krok. Drugi. Trzeci. Drzwi od szafy zaczęły się otwierać. Kucałem wciśnięty w sam róg, skryty za ubraniami, z rękami mocno wciśniętymi w ramiona. Modliłem się, aby tylko na niego nie spojrzeć. Wędrowiec na pewno mi się przyglądał. Dość długo. Stał na wprost mnie, czułem go. Obserwował mnie. Nie wiem kiedy, ale w końcu odszedł. Słyszałem, jak wychodzi z pokoju. Kroki stawały się coraz cichsze, aż w końcu rozpłynęły się w błogiej ciszy. Ale ja nie wychodziłem z szafy. Siedziałem tak, skulony, z zamkniętymi oczami i płakałem. Czekałem, aż usłyszę rodziców, którzy mnie zawołają, mówiąc, że już jest bezpiecznie, że już sobie poszedł. Nie zawołali mnie. Nie zawołali mnie. O mój Boże. Maryśka! Wzywaj milicję! Jezu! Jadzia!
Jadzia, Boże! Piesiek! Jezu! Antek! Gdzie jest Antek? Antek! 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 Mój Boże, dziecko! Chodź tutaj, chodź! Antek, ciii! Nie otwieraj oczu! Antoś, nie otwieraj oczu, dobrze? Chodź ze mną. Chodź, chodź tutaj ze mną, ale absolutnie nie otwieraj oczu. Przysięgnij mi, że nie otworzysz oczu. Chodź! Moi rodzice zginęli. Zostali bestialsko zamordowani. Oczywiście nikt nie chciał mi przekazać szczegółów, ale pamiętam, co stało się z Łowickimi. Domyślam się, że moich rodziców spotkał ten sam, o ile nie gorszy los. Czemu w ogóle zginęli? Tak jak się domyślaliśmy. Wędrowiec powrócił nieco sprytniejszy. Wyszedł z naszego domu, ale najprawdopodobniej nie odszedł. Cały czas tam stał, na zewnątrz. Ja pobiegłem do pokoju. Nie widziałem go. Natomiast mój ojciec, najprawdopodobniej, odwrócił się w stronę drzwi, chcąc je zamknąć. I stanął z nim twarzą w twarz. Dlatego zginęli. Przechytrzył ich i sprawił, że złamali zasadę i na niego spojrzeli. Mi udało się pokonać go dwa razy. Raz na korytarzu, stojąc w objęciach matki, i drugi raz siedząc w szafie ze świadomością, że moi rodzice nie żyją. Ostatnia wizyta wędrowca miała miejsce w 1988 roku. Zdemolował doszczętnie dom Jaświńskich, którzy byli jednocześnie ostatnimi mieszkańcami wsi, którym przez wszystkie lata udało się uniknąć spotkania z wędrowcem. Od tamtego czasu małe kąty cieszą się spokojem. Mija 6 lat od ostatniej wizyty i 9 lat od śmierci moich rodziców. Wiem, że wędrowiec już do nas nie wróci. Wiem jednak, że nie zniknął całkowicie. Ostatnie 9 lat poświęciłem na gromadzenie jakichkolwiek informacji na jego temat. Tydzień temu trafiłem na wzmiankę w gazecie o tragicznym morderstwie, do którego doszło na terenie miejscowości Sewerynów. Policja poszukuje świadków lub osób mających jakąkolwiek wiedzę na temat napastnika lub ofiary. Opis miejsca zbrodni dokładnie pasuje do tego, jakie zostawiał po sobie wędrowiec. Zatem jedno jest pewne. On nie zniknął. Może nie wróci już do małych kątów, lecz pewne jest, że może pojawić się w dowolnym miejscu. Zatem, jeśli kiedykolwiek, będąc w domu, nagle poczujesz dziwny, tajemniczy odór, a po chwili usłyszysz powolne, delikatne pukanie do drzwi, pamiętaj o jednym. Tylko na niego nie patrz. Scenariusz Ernest Kubiak. Czytał Jakub Rutka.